Cześć, z tej strony Adeb. Dzisiaj bitwa na pudlu. Na pudlu oczywiście gram ostatnio dość często. Zamierzam przygotować jedną, może i drugą załogę na potencjalną polską linię, która wejdzie oczywiście za jakieś 3 lata. Dobra, co my tu mamy? Lakeville. Lakeville, bitwa standardowa. Losowanie dobre. Jest tam, standardowy układ. Dobra, jadę w kierunku miasta. Bitwy na pudlu są średniawe, prawdę mówiąc, ale no, wymagania, jeżeli chodzi o masterkę na tym czołgu, są aktualnie dość niewielkie, co sami zresztą zobaczycie po tej bitwie. Tutaj kilka blindów. Gdzieś tu przeciwnik był, ale nawet nie zauważyłem. Nie, jeszcze kawulec gdzieś tam przecież powinien być, ale on skryty w oddali. Ten leopard już padł. No i nie ma na co czekać. Szkoda, że ze środka wycofał się... Wycofała się M7, że w ogóle nie ma tam lighta. Nasi mocno tam cisną jedynką. Jest tam T29, więc ten T34-85M wielkich szans nie ma, chyba że pomoże mu jakaś artyleria lub ewentualnie... O, Tiger 1 snajpujący z tyłu. No, może jednak się tam troszeczkę wróg utrzyma. Ja jadę tutaj oczywiście do miasta. Jest bicie na T34 na środek, tylko muszę się wychylić bardziej. A wychylając się mam tutaj, o... Proszę bardzo, AMX-a, do którego się wystawiam bokiem, bardzo ładnie. Ojej, te 34-1 jak przyłożę, no to już nie, to nie będzie fajne. Skoda, te 25, przy takim losowaniu, czy takich przeciwnikach, to wszystko jest takie przyjemne, łatwe, lekkie. Oczywiście dla przeciwnika też. O, mogłem trafić swojego. Przeciwnik jakąś odwagą się... No, graniczącą z nierozsądkiem, z brakiem rozsądku, kieruje się tą odwagą, wychyla się w sposób nieprzemyślany. Niestety to nam nie wystarcza. Sidescrapa chciałem postawić, ale postawiłem, ha. Boki przecież jednak w pudlu są dość słabe, więc lepiej chyba wyjeżdżać przodem, a nie tego sidescrapa stawiać. Chociaż na niższe tiery to może czasami coś się uda. No, tutaj przepychanki, opozycje, to lepszy, ten lepszy, kto cięższy, w sumie nawet nie wiem, ile pudel waży. No, ale wygląda na dobrze karmionego. Jak pantera, ujojojojoj, może ją zgoskuje. No, udało się, chłopaki ją skończyli, M7. No tak, dała się złapać na stary trik, czyli... Próbowała mi, nie wiem, założyć gąskę, no i to nawet się udało, ale bez damage'u. Dobra, wybiorę jakąś inną pozycję. Jest tam, no zobaczcie, wynik jest 5-6, jeszcze to nie wygląda jakoś dobrze. No, tam T29 osaczony, T67 jedzie pod Dicker Maxa. Trzeba jak najszybciej tutaj się ze wszystkim pozbierać. T67, dobra, po T67 jedzie A43. Jest KV85. No i co robić? No, ja nie zamierzam atakować na T34-1 i AMX-A12T i brać się... wjeżdżać w krzyżowy ogień od tego kawulca na środku. Kawulec jest schowany niestety. Może jak się uda mi skupić... No jeden strzał, przeciwnik został zgąskowany, przeciwnik się zaskałkował, przeciwnik padł. Dobra, co dalej? No i cóż, zostało, 1300 obrażeń, śmiech na sali. No jeszcze paru przeciwników jest ten T34-1. Na niego załadowałem golda, no nie ma, nie ma, że boli, to jest jednak wyższy tier.
On coś tam potrafi strzelić. O, właśnie, udało się tylko go zgąskować, ale wpadnie zawsze jakaś asysta. Teraz tylko trzymać go na gęsi, nawet udało się podpalić. Tak to już Chińczyki mają. 1884. Wracamy do zwykłej amunicji. Ucieka IMX. Raz trafiony. Może jeszcze raz. No, chodź kolego. No, ja taka bitewka dla rozgrzewki w sumie. No i cóż, no Pudel, przeciętna maszyna, przeciętne wyniki trzeba robić, żeby zrobić na nim masterkę. No ale myślę, że jeżeli ktoś posiada Pudla w swoim garażu, to powinien go wyciągać na spacer. Ja ciągle od lat łudzę się nadzieją, że polska linia się pojawi. Jestem bardzo ciekawy tej linii. No i cóż, no mamy Hummela. I przyda się na pewno załoga, jedna lub druga, po to, żeby nie jeździć jakoś z gołą załogą na wymaksowane załogi innych nacji. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, duży kaliber i Top Gun. 2430 obrażeń, 6 fragów, 1346 expa. Expa nadspodziewanie dużo. W sumie nie spodziewałem się, że tyle expa może wpaść. Myślałem, 2200 jakieś czy coś takiego. No, ale duży kaliber wpadł, no to też trochę inaczej. No i cóż, no, resztę widzicie. Resztę widzicie tutaj. Przede wszystkim, no tak, 6 fragów. To robi swoje, naprawdę. To jest zawsze sporo expa, fragi. Także polecam robienie fragów, o ile macie okazję. Naprawdę warto nawet ogryska zdejmować. Dobra, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.